Witajcie moi drodzy, wciąż tu jestem, Adam Łukowski, kanał MGSM.pl, a dzisiaj o tym telefonie to Zenfone Zoom S, jak widzimy. Nie jest to najnowszy model w ofercie Asusa. W momencie premiery jakoś dziwnie mi umknął, ale później parokrotnie spotkałem się z pewnym artystą, fotografikiem, znanym szerzej jako Oderwany. I on właśnie zwrócił moją uwagę na ten model. Postanowiłem wypróbować, co Zenfone Zoom S jest wart. I wiecie co? Kurczę, jakoś dziwnie polubiłem ten telefon. To nie jest flagowy model. To nie jest telefon, który nas zwala z nóg już przy pierwszym spotkaniu. Ale mimo to, jakoś dziwnie, mam ochotę do niego wracać. To jest po prostu taki zwyczajny, porządny telefon. Już Wam mówię dlaczego. To może zacznijmy od obudowy i całej konstrukcji. Telefon nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. On po prostu z tyłu metal, z przodu wypukłe szkiełko, dosyć szerokie, jak na dzisiejsze standardy, ramki wokół ekranu. Tutaj trochę ten aparat z tyłu wystaje, ale wiecie co? Całość jakoś tak dosyć fajnie, harmonijnie się prezentuje. W dodatku telefon jest bardzo komfortowy w użytkowaniu. Przyjemnie go trzymać, jest dobrze wyważony, nie ucieka z ręki, nie jeździ po stole. On po prostu jest w zasadzie taki, jakim chciałbym, żeby był. Przyciski lądują dokładnie pod palec, skaner biometryczny również. Ciężko tu się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o ergonomię, tudzież samo wykonanie obudowy. Wszystko jest spasowane jak należy, nie trzeszczy. Jest metal, no dobra, może się porysować. Oczywiście, bo to jest metal lakierowany. Mój egzemplarz ma już kilka otarć. No to się będzie rysować, słuchajcie, nie ma cudów. W tej czerni wygląda trochę smutno, ale są też weselsze wersje kolorystyczne. I tak naprawdę to, co najbardziej mnie przeszkadza, to to, że sensory pod ekranem nie są podświetlane. Mają czytelne piktogramy, no ale ja bym wolał, gdyby świeciły. To jest taka pierwsza rzecz, która mnie doskwiera. Kolejną rzeczą, która mnie wkurza, to jest ta szufladka. Tak, jest porządna i w zasadzie nie ma się do czego doczepić, ale w tą umieszczoną na lewym boku szufladkę możemy włożyć albo dwie karty nano SIM, albo jedną kartę nano i jedną kartę pamięci microSD. I co to jest? Hybrydowy slot. Nie lubię. I już. Nie, jeszcze raz nie. No ale cóż, z drugiej strony, lepiej mieć możliwość skorzystania z dual SIM-a, niż w ogóle jej nie mieć. Lepiej mieć możliwość skorzystania jakkolwiek z karty microSD, niż w ogóle jej nie mieć. Ale nadal wolałbym, żeby był i dual SIM, i microSD. To by było wtedy idealne. Jedźmy dalej. Dolna ścianka. Jest mini jack, hurra! I od razu Wam mówię, ten mini jack daje całkiem dobry dźwięk na słuchawki. Telefon ma w oprogramowaniu taki konfigurator audio, gdzie po pierwsze mamy kilka predefiniowanych trybów, różnych dla głośnika zewnętrznego, różnych dla mini jacka, czyli dla słuchawek. I do tego bardzo porządny, wielozakresowy equalizer. Fajnie to jest zrobione i naprawdę fajnie gra. Ale na słuchawkach, bo ten głośnik, który jest tutaj na dole, mógłby być głośniejszy. Ja nie mówię, że on gra bardzo źle. Gra nawet, bym powiedział, czysto. Ale wiecie co? Parę razy zdarzyło mi się przeoczyć dzwonek. Po prostu jest za cicho. To samo, jeżeli chodzi o rozmowy. Jakość bardzo dobra. Tutaj przez ten zewnętrzny głośnik również bardzo dobra. Ale no cicho. Po prostu cicho. Lepiej rozmawiać w klasyczny sposób. Ale to jest taki jedyny zarzut. To są takie drobiazgi, które mnie w tym telefonie wkurzają. A reszta? No reszta jest już spoko. To może na początek wyświetlacz. Nic wielkiego. Od Full HD, AMOLED, żadne cuda. Ale jasność naprawdę dobra. Bez problemu obsługujemy ten telefon nawet słoneczne dni. Wierzcie mi, da się. Słońce może padać na ekran, a my i tak widzimy, co tam się na nim dzieje. Natomiast no, jasność minimalna, tym, którzy naprawdę są na to wrażliwi i dużo czytają w nocy, może przeszkadzać. Spróbuję Wam ją pokazać. Ale generalnie no, mogłaby być mniejsza. No tutaj to będzie wyglądało tak zupełnie spoko, ale wiecie mi, no, w nocy naprawdę, ja przyznaję, chociaż mnie to nie razi, mogłoby być jeszcze trochę lepiej. Natomiast mamy tutaj tryb czytania, czyli
filtr światła niebieskiego, a do tego możemy sobie w osobnej aplikacji bardzo fajnie podregulować balans barw, jasność i tak dalej według naszych upodobań, czyli nie musi być tak żarówiasto jak jest. No a poza tym same zalety AMOLED-a. Jest dobrze. Dobra, biel by mogła być nieco mniej szarawa, bo taki ma lekki nalocik. Czerń by mogła być jeszcze trochę głębsza, ale wiecie co? No i tak jest dużo lepiej niż w tradycyjnych IPS-ach, więc kurczę, o czym my tu mówimy? Nim przejdziemy dalej, może parę słów o specyfikacji. Wyświetlacz to AMOLED o przekątnej 5,5 cala, zakryty szkłem Gorilla Glass 4. Akumulator 5000 mAh, bardzo duży. Testowy egzemplarz ma 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB pamięci wewnętrznej. Dodam, że jest też opcja 3 GB pamięci operacyjnej, a także 128 GB pamięci wewnętrznej. Sercem telefonu jest 8-rdzeniowy Snapdragon 625 wspomagany przez grafikę Adreno 506. Telefon zadebiutował z Androidem 6.0 na pokładzie, ale teraz ma już Nougata. Jeżeli chodzi o fotografię, to z tyłu mamy dwie 12-megapikselowe matryce, ale z różnymi obiektywami. Jeden jest tele, natomiast z przodu mamy matrycę 13 megapikseli. Jeśli chodzi o stronę komunikacyjną, jest zupełnie dobrze. Tak jak powiedziałem, bardzo dobra jakość rozmów. Nie ma problemów przy współpracy z routerami Wi-Fi, nie ma problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, przynajmniej ja żadnych nie napotkałem. To samo z GPS-em jeździłem, używałem Zenfone'a w roli nawigacji, było zupełnie spoko. Nie ma na co narzekać, poza jedną rzeczą. Cholera, nie ma NFC. Dlaczego nie ma NFC? Nie mam pojęcia, w telefonie kosztującym około 2000 brak NFC to... No, lipa trochę. Chyba, że nie jesteście przyzwyczajeni do płacenia za pomocą telefonu, wtedy to NFC Wam chyba jest niepotrzebne, nie? Więc zastanówcie się. Pamiętajcie, nie ma NFC i jeżeli Wam na nim zależy, to sorry, ale nie Zenfone Zoom S. Pomarudziłem na to NFC, ale jest tu coś, co ten brak NFC rekompensuje z nawiązką. Akumulator. Popatrzcie, telefon raczej smukły, nie? A w środku siedzi akumulator 5000 mAh. Nie jakieś tam chińskie 5000, prawdziwe 5000. I do tego, mając przejściówkę, jeszcze może ten telefon robić za powerbank. No i powiecie mi, że to nie jest fajne? No jest, kurczę, jest fajne, bo nawet przy intensywnym testowaniu, kiedy tłukłem masę zdjęć, bawiłem się tym telefonem non-stop, nie zdarzyło się, żeby mi nie wytrzymał do końca dnia. Wytrzymał, nawet tam jeszcze zostawało całkiem sporo zapasu prądu w tym akumulatorze. Kończyłem dzień, było jeszcze 15-10%, a kiedy tak zacząłem używać tego telefonu normalnie, czyli trochę rozmów, trochę zdjęć, trochę internetu, od tak po prostu, jak używam na co dzień smartfona. To było 2 dni pracy. Bez problemu, bez wysiłku, bez kombinowania z jakimiś ultraoszczędnymi trybami. Po prostu wszystko powłączane, tam Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej. Normalnie używany telefon i chodzi 2 dni. Jak pobawimy się, bo jest tutaj taka specjalna apka, jak pobawimy się tutaj tymi ustawieniami akumulatora, to jeszcze wyciągniemy trochę więcej, a na upartego, jak już się mocno zaprzemy, to nawet do 5 dni ten telefon jest w stanie pracować, chociaż wtedy będzie po prostu bardziej komórką do dzwonienia niż smartfonem. No ale gdybyśmy potrzebowali czegoś takiego, to również możemy to osiągnąć. I to jest super, strasznie mi się to podoba. A dla tych, których kręcą cyferki, no to czas pracy na włączonym ekranie. Oczywiście zależnie od tego, co tam na tym ekranie się dzieje, to jest tak między 6 a 8 godzin. Dobrze, nie? Kolejnym elementem Zenfone'a, który mnie cieszy, jest czytnik linii papilarnych. Jest naprawdę dobry. Może to nie jest poziom topowy, taki jaki znamy z czytników Huawei, ale jest zupełnie w porządku. 9 na 10 prób, czasem nawet więcej, jest udanych, czyli skuteczność dobra. Czas działania dobry, a do tego może jeszcze mieć dodatkowe funkcje, jak chociażby uruchomienie aparatu fotograficznego poprzez podwójne puknięcie, czy wyzwalanie migawki dotykiem. Fajny, dobrze działający czytnik. A skoro już o aparacie fotograficznym mowa, no to kontynuujmy wątek. Mamy tutaj dobry aparat fotograficzny, podwójny z tyłu. Po pierwsze,
Ten podwójny obiektyw daje nam możliwość wykonywania zdjęć z rozmyciem tła. I robi to naprawdę dobrze, zdecydowanie lepiej od konkurentów, moim zdaniem. Dawno nie spotkałem telefonu, który by tak ładnie wycinał pierwszoplanową postać z tła. Ten robi to dobrze. Ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy zoom bezstratny. Tylko mała uwaga. Ten teleobiektyw jest słabszy. Wpuszcza do matrycy mniej światła i nie zawsze działa. Jeżeli chcecie być pewni, że robicie zdjęcie z zoomem bezstratnym, róbcie to w trybie manualnym. Wtedy wiadomo, z którego obiektywu korzystacie. W trybie manualnym możecie wymusić przełączenie na teleobiektyw. No i ewentualnie pobawić się ustawieniami, no bo tutaj trzeba trochę zwiększyć czułość, trochę wydłużyć czas otwarcia migawki, żeby zdjęcie było dobre. Ale macie pewność, że macie zoom bezstratny, a w automacie to nie wiadomo. Trzeba zasłonić paluchem i sprawdzać, z którego obiektywu aktualnie korzystamy, czy przypadkiem telefon nam nie wciska na siłę zoomu cyfrowego. Chociaż i te zdjęcia robione z zoomem cyfrowym, tym telefonem wychodzą całkiem, kurczę, dobre. Też mnie to zaskoczyło. No ale ogólnie, jaka jest jakość zdjęć? No, chyba się nie spodziewacie, że powiem, że zła. Zdjęcia są dobre, nawet bym powiedział, że bardzo dobre. Nie mam się do czego przyczepić, ani do kolorów, ani do ostrości. No po prostu nie mam. Jedna uwaga. Jeszcze jedna. Mamy tutaj coś takiego jak tryb nocny, taką sówkę, ikonkę. Nie używajcie tego. Ziarno straszne. Zamiast tego weźcie sobie, moi drodzy, statyw. Włączcie sobie tryb manualny i bawcie się tym aparatem. A wtedy naprawdę zdjęcia mogą być takie, że powiecie wow. Serio. Przedni aparat również całkiem przyzwoity. Też bym nie narzekał. Tylko tu z kolei znowu radzę nie przeginać, nie przesadzać z upiększaniem. Jest upiększanie cyfrowe. W dodatku dość rozbudowane. Ale jak przesadzicie, to wyjdzie z Was ufoludek. Jak to wszystko wygląda? Jakie są zdjęcia z tego telefonu? Możecie zobaczyć na stronie mgsm.pl. Link w opisie filmu. Jak sobie klikniecie i klikniecie w miniaturkę zdjęcia, to ono Wam się na ekranie komputera rozciągnie do naturalnych rozmiarów i sami ocenicie, czy te zdjęcia można nazwać dobrymi. Moim zdaniem można. A filmy? No z filmami jest trochę gorzej. To znaczy nie, to nie jest tak, że jest źle. Po prostu trochę oczekiwałem więcej. Zdjęcia są bardzo dobre, a filmy, no okej, są poprawne. Można nagrywać 4K, można nagrywać Full HD w 60 klatkach i w zasadzie też specjalnie nie mam się do czego przyczepić, ale w 4K zauważyłem drobne zaburzenia płynności obrazu. No i powiem szczerze, że dźwięk jest taki trochę przytłumiony. Mógłby być lepszy. I to są w zasadzie jedyne zarzuty, jakie mam do filmów nagrywanych przez Zenfona Zoom S. Kończąc wątek aparatu, zerknijmy jeszcze, ile programów tematycznych mamy. W zasadzie jest tu wszystko. Tryb miniatury, filtry barwne, nagrywanie gifów, nagrywanie poklatkowe. Mnóstwo różnych bajerów, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że najczęściej będziemy korzystać z trybu automatycznego i manualnego. Ale gdyby ktoś chciał się pobawić w fotografię, to ma czym, prawda? Wydajność. No cóż, to nie jest flagowiec, pamiętajmy o tym, ale jak na nieflagowca, jak na średniaka, to nasz Zenek pracuje naprawdę zacnie. Telefon się nie tnie, aplikacje się nie wywalają, nie wykrzaczają, działają tak, jak powinny działać. Można się pomiędzy nimi przełączyć, można nawet pracować w trybie podzielonego ekranu. Kurczę, no nie ma na co narzekać, gry się odpalają. Co prawda te najbardziej wymagające, no nie będą chodziły na pełnych detalach, ale no, da się zagrać i nie ma tutaj niczego, co by jakoś ewidentnie denerwowało, drażniło użytkownika, czegoś, co by spowodowało, że miałbym ochotę narzekać na wydajność tego telefonu, mając na przykład obok, nie wiem, tak jak teraz patrzę, LG V30 na przykład. No naprawdę, jeżeli chodzi o użytkowanie, to ten Asus nie ustępuje jakoś strasznie tym zdecydowanie mocniejszym urządzeniom. Także kurczę, no jest naprawdę w porządku. Zenfon Zoom S, zresztą podobnie jak wcześniejsze Zenfony, daje się polubić za sprawą interfejsu. Owszem, są tacy z Was, którzy wolą surowego Androida. Oczywiście ja to szanuję, bo tak naprawdę ja też wolę. Ale nakładka Asusa bardzo mi się podoba, szczególnie teraz ostatnio po kuracji odmładzającej, po kuracji odchudzającej.
Już nie jest strasznie przeładowana aplikacjami, chociaż tutaj Asus jednak jeszcze nadal trochę ich dodaje, a już nie tyle co kiedyś, więc nie ma dramatu. Natomiast interfejs bardzo lubią za to, że jest elastyczny. Elastyczny to znaczy o bardzo szerokim zakresie personalizacji, bo zmienić tu możemy niemal wszystko. Co najważniejsze, możemy się przełączyć pomiędzy widokiem takim standardowym, jak ja tu mam, z zasobnikiem aplikacji, a widokiem płaskim, czyli na kolejnych przewijanych ekranach. Bomba, to już jest dobrze. Ale oprócz tego możemy sobie pozmieniać krój ikon, ich ilość widoczną, czy na pulpicie, czy w folderze, czy na ekranie. Wygląd folderu ikon możemy pozmieniać. Ba, powiem więcej, ikony nawet automatycznie mogą tworzyć i łączyć się w foldery, jeżeli włączymy tą opcję. Wszystko jest dosyć dobrze dopracowane. Opcji jest naprawdę mnóstwo i na początku możemy się poczuć trochę zagubieni. Ale tak naprawdę telefon personalizujemy raz, zaraz po zakupie, a potem już tam nie musimy zaglądać. Fajne jest to, że w bardzo dużym zakresie możemy go dostroić do naszych potrzeb. Łącznie nawet z ekranem wybierania numerów telefonicznych. Elastyczność tu jest naprawdę wielka i to mi się strasznie podoba. O tym, co potrafi interfejs, co jest w nim zawarte, jak to wszystko działa, szerzej przeczytacie w recenzji na stronie mgsm.pl. Tam też możecie zobaczyć sporą ilość zrzutów ekranu. Zachęcam do przeczytania, bo dzięki temu będziecie mieli pełen ogląd możliwości i mnogości opcji, jakie w tym interfejsie drzemią. W interfejsie może się jeszcze podobać obecność gestów. Chociażby wybudzanie podwójnym stuknięciem, czy wyciszenie poprzez obracanie, czy uruchamianie aplikacji poprzez nakreślenie konkretnego znaku na zablokowanym ekranie. No, jest tego sporo. Ale najbardziej to podoba mi się to, że ta nakładka nie sprawia wrażenia ociężałej. Wszystko chodzi szybko, sprawnie, płynnie, stabilnie. I to jest też siłą tego interfejsu. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy warto zainteresować się Zenfonem Zoom S? Może zacznijmy od tego, czego mu brakuje. Brakuje mu NFC. Brakuje mu osobnego gniazda, niehybrydowego slotu na karty. Mamy tutaj slot hybrydowy, albo dual SIM, albo jeden SIM i microSD. No, ale przynajmniej jest jakiś wybór. Kolejna rzecz, której brakuje, podświetlenia na sensorach. I wiecie co? To są w zasadzie wszystkie elementy, które w tym telefonie można uznać za braki, bo reszta jest naprawdę w porządku. Dobry wyświetlacz. Całkiem dobra wydajność. Niezła obudowa. Co prawda tył się rysuje, no ale przy metalowej obudowie jest to normalne, więc nie robię z tego dramatu. Grunt, żeby wyświetlacz był cały, a ten jest dosyć odporny na zarysowania. Jest w tym telefonie świetny akumulator, po prostu przegenialny, bo bateria jest duża, a telefon wcale nie jest zbyt gruby, ani, wiecie co, zbyt ciężki. No, trochę go czuć, ale nie jest cięższy niż wiele podobnych konstrukcji z dużo mniejszymi bateriami. Zenfone Zoom S ma również dobry aparat fotograficzny, oferujący bardzo dobrą jakość zdjęć, przyzwoitą, może nie najlepszą, ale przyzwoitą jakość filmów, no i parę bajerów. Poza tym, że dużo programów tematycznych, to jeszcze mamy tutaj dodatkowy teleobiektyw, który zapewnia nam bezstratny zoom. Co prawda nie jest to zbliżenie takie jak w klasycznych aparatach fotograficznych, płynne. Jest tylko przełączenie się pomiędzy dwiema ogniskowymi, niemniej jest. Do tego bardzo dobrze działający efekt rozmywania tła. Sam główny obiektyw jest też jasny, 1,7, także szkło porządne. Telefon ma bardzo dobry skaner linii papilarnych. Kurczę, w zasadzie jest wiele powodów, by ten telefon polubić. I może właśnie dlatego, choć nie wyróżnia się jakoś strasznie na rynku, tak bardzo mi przypadł do gustu. Wśród zalet tego telefonu można jeszcze wymienić interfejs, który może na początku przytłaczać ilością opcji, ale z drugiej strony cieszy tym, że działa bardzo ładnie i do tego zapewnia bardzo szeroki, bardzo duży zakres personalizacji. Za ten telefon w momencie debiutu rynkowego trzeba było zapłacić niecałe 2000. Teraz można go wyrwać jeszcze jakieś 200, nawet 300 zł taniej. Czyli 1600-1700 za taki smartfon
Kurczę, jeżeli nie chcecie jakoś koniecznie wyróżniać się na tle znajomych, nie zależy Wam na tym, żeby Wasz telefon był krzykliwy, a po prostu, żeby był dobry i żebyście go polubili, to myślę, że z czystym sumieniem mogę go Wam polecić. Jest kilka niedociągnięć, zgadzam się, ale jest też wiele rzeczy, za które ten telefon można polubić. I tak jak Wam już powiedziałem, ja mimo wszystko, choć mam do czynienia z mnóstwem innych telefonów, dużo mocniejszych, dużo ciekawszych, jakoś ciągle mam ochotę wracać do tego Zenfona i używać go po prostu na co dzień. Może dlatego, że jest taki właśnie zwyczajny, nie wiem, coś w nim jest. I tym tajemniczym stwierdzeniem kończę już dzisiejszą recenzję. Zapraszam Was wkrótce na kolejne. Dziękuję bardzo za oglądanie. Przypominam o linkach w opisie filmu i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.